Dzień dobry Państwu. Odpowiadam na pytanie portalu PCH24. Rzecz dotyczy pielgrzymki papieża do Kanady i tego jej pokutnego charakteru i pytania o sens przeprosin, które tam są wielokrotnie, jakby to powiedzieć, przekazywane. No, pod każdym względem jest to rzecz, bym powiedział, zadziwiająca i zaskakująca. Po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, bo nie bardzo wiadomo, za co konkretnie i kogo konkretnie papież Franciszek przeprasza. Cała historia z tą pielgrzymką pokutną zaczęła się, przypomnę, w maju ubiegłego roku, kiedy to jedno pismo kanadyjskie, lokalne, opublikowało informację mówiącą o tym, że w jednej ze szkół rezydencjalnych, to były szkoły, gdzie prowadzone często przez również kościoły chrześcijańskie, gdzie od końca XIX wieku pojawiały się dzieci, czy znajdowały się dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, Indian, tutaj mówiąc, rdzenni mieszkańcy, często w sposób brutalny zabierane rodzicom. I celem tej operacji miała być szybka asymilacja Indian z resztą społeczeństwa. Tak? Taki był ten cel. I informacja pojawiła się, mówię, w maju zeszłego roku, że odkryto masowe groby, masowe nieoznaczone, nieoznakowane groby dzieci indiańskich. Problem polega na tym, że mamy teraz lipiec 2022 roku, łatwo zauważyć, że minęło 14 miesięcy, i do tej pory nie odkryto ani jednego, powtarzam, to jest bardzo ważne, ani jednego przykładu realnego grobu nieoznaczonego i ani jednego ciała znajdującego się w tym grobie. Czyli mimo tego, że przez kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy trwała gigantyczna kanonada medialna mówiąca o tym, że w Kanadzie znajdują się masowe groby dzieci, nie mamy ani jednego przykładu, ani jednego grobu, ani jednego dziecka. Prawda? Dziwne. Czyli całość, zresztą jeśli popatrzymy na tytuły prasowe, które wtedy temu towarzyszyły, to były właśnie tytuły, które sugerowały, że w tych szkołach prowadzonych przez Kościół katolicki dochodziło do masowego zabijania dzieci, albo masowego ich, nie wiem, mordowania, albo masowego ich prześladowania, no tak to można było czytać, a wszystko to jest kompletna i totalna bzdura. Polityka prowadzona przez ówczesne państwo kanadyjskie, czyli przełom XIX-XX wieku, pierwsza połowa XX wieku, ostatnia szkoła rezydencjalna przestała działać w latach 90. XX wieku. Polityka była pewnie głupia, niemądra, ponieważ jak można dzieci odbierać rodzicom, albo jak można przymusowo chcieć je tam, prawda, asymilować w takich internatach, w takich ośrodkach, ale była to polityka państwa kanadyjskiego, nie polityka kościoła. To nie kościół przeprowadzał tę operację, tylko państwo kanadyjskie. Ale państwo kanadyjskie przy całych swoich wadach nie robiło tego po to, żeby tych Indian czy te dzieci indiańskie zabić, tylko dlatego, żeby je asymilować. To klasyczny przykład oświeconiowego, głupiego myślenia, że prawda raz, dwa wymusi się na ludziach, żeby dostosowali się do naszej cywilizacji. To było niemądre, to było głupie, ale to nie było zbrodnicze. To wynikało po prostu, mówię, z błędnego rozpoznania sytuacji i z braku szacunku dla Indian, dla zwyczajów indiańskich, dla funkcjonowania Indian. Natomiast nie było to, nie miało to w sobie żadnego, jakby to powiedzieć, ludobójczego posmaku, ani żadnego ludobójczego celu, prawda? Miało to co najwyżej niezbyt mądry cel społeczno-polityczny. Jaka była w tym rola Kościoła? Rola Kościoła była taka, że on prowadził szkoły, bo je zawsze prowadził, i tam znajdowały się dzieci, które się uczyły. Nie Kościół prowadził politykę, że tak powiem, odbierania dzieci i ich indiańskim rodzicom, nie Kościół przygotował szkoły, nie stworzył systemu szkół rezydencjalnych, ale jak państwo, ale co jest bardzo istotne, w związku z tym cała ta opowieść o wielkich prześladowaniach w sensie faktycznym, bo od tego trzeba zacząć, faktycznym, jest kompletną, absurdalną bzdurą, tak? Więc pytanie powstaje tak, no za co przeprasza w związku z tym papież Franciszek, skoro żadnych zwłok nie znaleziono? Skąd się wzięła jeszcze ta historia, bo to też jest ważne, godne uwagi? Otóż ona się wzięła stąd, że badania przeprowadzone metodą radarową, to jest radar badania gruntu, wykazały w pobliżu jednej, a potem kilku szkół rezydencjalnych jakieś nierówności tego gruntu, struktury gruntu, prawda, podziemnego.
ale nikt do tej pory nie znalazł żadnego dowodu, że ta nierówność nie ma charakteru czysto jak gdzieś naturalnego, że różne grunty się nawarstwiają i zaraz, jak mówię, ani jednego ciała. Przez 14 miesięcy. No świadczy to o tym, że mamy tutaj do czynienia z jakimś gigantycznym humbugiem. To, że dzieci indiańskie umierały również w tych szkołach, no, ale umierały też nie tylko dzieci indiańskie, no w ogóle dzieci też umierały, no chociażby ze względu na to, że poziom medycyny i życia był nieporównywalnie niższy na przełomie wieku XIX i XX niż jest dzisiaj. Nigdzie do tej pory nie stwierdzono żadnego przykładu jakiegokolwiek celowego działania, czy świadomego zadania, działania mającego na celu zabójstwo, czy masowe zabijanie Indian, a już szczególnie indiańskich dzieci. Z pewnością były przypadki, nie wiem, no, brutalnego traktowania albo złego traktowania, no, ale to jest zupełnie, jakby powiedzieć, inna kategoria. Więc powstaje pytanie, jak mówię, ponawiam je, za co przeprasza papież Franciszek? Za co? On przeprasza za to właściwie, że z tych wypowiedzi papieża Franciszka można wynieść takie wrażenie, że nauka, że Kościół służył jako instrument imperializmu albo jako instrument kolonizacji. Wiele tych wypowiedzi świadczą o tym, że papież jakby w ogóle nie docenia ani kulturotwórczej roli Kościoła, ani jego cywilizacyjnej roli Kościoła, tak jakby Kościół był tylko instrumentem zniewolenia Indian i służył po to, żeby, prawda, ich prześladować. Przecież to jest kompletna i historyczna, i kulturowa, i cywilizacyjna bzdura. Więc tak, nie wiemy za co konkretnie papież przeprasza, ale również powstaje pytanie, kogo przeprasza. Te przeprosiny padają w stosunku do dzisiaj żyjących Indian. I teraz załóżmy, że jesteśmy takimi Indianami i no chcemy, nie wiem, przeprosić, przebaczyć i mówimy co, no to dobrze, ja przyjmuję te przebaczenie i co. Ale czy istnieje jakkolwiek, jeśli mówimy o formie przebaczenia, katolickiej formie przebaczenia i o warunkach, prawda, dobrej spowiedzi, to mówimy o kilku warunkach. Poczucie skruchy. Załóżmy, że przeprosiny są formą skruchy. Ale potrzebne jest jeszcze co? Zadośćuczynienie. Na czym ono ma niby polegać? Wola poprawy. Na czym ma ona polegać? No przecież tego wszystkiego w ogóle w tym nie ma. Kto ma udzielić tego przebaczenia? A co będzie, jak jakiś Indianin go udzieli, a inny go nie udzieli, prawda? Jakaś grupa udzieli albo inna nie udzieli. Więc jesteśmy w jakimś pod tym względem przeciwnej sytuacji. Natomiast ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to o jakby skutkach tego typu działań. Otóż skutek tego typu działań jest moim zdaniem podwójny. Po pierwsze, w tak zwanej opinii zewnętrznej następuje przyznanie i uznanie, że Kościół był de facto instytucją przestępczą, no bo funkcjonował przez 100 lat jako, prawda, główne zaplecze światowego kolonializmu, niszcząc i prześladując biedne indiańskie dzieci. To był instytucją przestępczą, co się zowie, tak? Jego autorytet w związku z tym jest autorytetem żadnym. Jego wiarygodność jest żadną wiarygodnością, a jest to potwierdzone przez osobę, wydaje się najlepiej do tego, że tak powiem, uprawnioną, czyli przez papieża. Więc jeśli papież sam mówi o tym, że Kościół zajmował się właśnie tymi szykanami, tą aktywnością, no to najwyraźniej tak jest. To jest pierwszy element na zewnątrz. Ale wewnętrznie, w życiu Kościoła, co to oznacza? No to oznacza, że chrześcijanie tracą swoją, czy katolicy zaczynają tracić swoją własną tożsamość i jakby to powiedzieć, poczucie winy sprawia, że wręcz robi się czymś obsesyjnym, tak? Znaczy, że na każdym cała historia katolicka, cała historia Kościoła staje się czymś dwuznacznym, nieważnym, wątpliwym. Zauważmy jeszcze jedną rzeczą, która, szczerze mówiąc, ja kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej sprawie z Kanadą, to było, jak mówię, maj zeszłego roku, i później wiele razy o tym myślałem, jaka to jest przerażająca niesprawiedliwość w stosunku do na przykład męczenników katolickich, prawda? W stosunku do tych misjonarzy katolickich, którzy od XVII wieku, szczególnie to byli misjonarze jezuiccy, wędrowali po tych bezkresach Puszczy Kanadyjskiej, tych ziem kanadyjskich, nawracali Indian, oddawali masowo życie za to, żeby nawrócić tych Indian, byli mordowani w okrutny czasem sposób, szczególnie przez Irokezów, to są tego opisy z XVII-XVIII wieku, tych działań. I zauważmy, że to, co było chlubą Kościoła, męczennicy, prawda, miłość chrześcijańska, to, że oni oddawali swoje życie, to kompletnie znika ze świadomości.
A zamiast tego pojawia się tylko Kościół jako struktura przemocy, prześladowania, władzy, hierarchii na zewnątrz, a wewnętrznie jako instytucja wewnętrznie zepsuta, tak jak, że katolik tak naprawdę powinien chodzić i ciągle wstydzić, prawda? No bo w zasadzie można się dziwić, że w ogóle jacyś katolicy są gotowi być katolikami, jeśli należą do organizacji, która ma na rękach tyle krwi, tyle przemocy i tyle zła. No więc do tego prowadzi niestety ten meakulpizm i tutaj mała drobna uwaga, no papież Franciszek robi to, co robi, ale nie on był pierwszy i jak mówię, w pewien sposób no, tym źródłem tego błędnego podejścia do historii i tego tak zwanego czyszczenia pamięci był dokument Tertium Millenium Adveniente z 97 roku bodajże i późniejsze uroczystości zorganizowane przez Jana Pawła II w roku 2000, gdzie Kościół przepraszał lud żydowski, przepraszał za inkwizycję i przepraszał za różne inne rzekome przykłady naruszenia zasady, właściwie nie wiem jakiej zasady, bo to też jest ostatnia rzecz, to też jest ciekawe. Ja do końca też nie wiadomo, czy Kościół przeprasza za ludzi, którzy popełnili wykroczenie przeciwko uniwersalnym zasadom prawa, czy przeprasza za same te zasady? No bo to jest bardzo ciekawe pytanie, tak? Czego dotyczy te przeprosiny? A jeśli chodziłoby o ludzi, którzy się zachowali niezgodnie z dekalogiem, czyli niezgodnie z zasadami, no to też jest pytanie, jak ktoś w czyimś imieniu może za takie rzeczy, które są po prostu jego grzechem czy winą, przepraszać kogoś innego i dlaczego ten ktoś miałby dzisiejszemu Kościołowi puścić winy popełnione przez jakiegoś jego członka wcześniej? Wszystko to jest kompletny chaos.